Witajcie z powrotem. Już się pomalowałam, ogarnęłam troszeczkę. Przyszłam do domu i postanowiłam kolejny etap sprzątania tutaj zarządzić. No i wszystko sobie opróżniłam z tego stolika. Powiem wam, fajny ten stolik jest. Tylko, bo jest duży, ale jest za nisko i ciężko się z niego coś, wiecie, korzysta. Ale coś tutaj zaaranżuję i na pewno jakoś to wymyślę. Chcę w ogóle chyba przemeblowanie troszeczkę zrobić, jak będziemy robić inną aranżację tutaj w salonie. Będziemy przestawiać kanapę i będzie ten regał na książki i pomyślałam sobie, że może kupię sobie jeszcze toaletkę i tam postawię, gdzie te kartony stoją. Że będzie po prostu toaletka, żebym mogła te kosmetyki sobie postawić i tak dalej. A jak nie będzie toaletki, to kupimy jeszcze dwa krzesła może. Bo planujemy, wiecie, przyjmować gości, no to nie mamy nawet na czym posadzić. No i już tutaj sobie telewizor wyczyściłam i pod nim wszystko. I te półki, bo mi przeszkadzały cały czas tak wizualnie, te moje koszyki to sobie schowałam. Bo tu się okazało, że tu jest po prostu do przechowania parę półek, więc sobie sadziłam. Tutaj daliśmy rzeczy z kina, te nasze gadżety. Jakieś tam puszki takie, radka okazjonalne czy coś. No i jeszcze muszę to ogarnąć, co tutaj jest. Gdzieś to poukładać, bo nie lubię, jak są rzeczy takie na wierzchu. I postanowiłam to wszystko porobić, tylko zauważyłam też przy sprzątaniu, że jest jeszcze dużo tych włosów po tym psie. Więc, no jak sprzątam, no to od razu się tego pozbędę. Także okej. No już powoli etapami sobie po prostu sprzątam to mieszkanie, żeby było idealne. I widzę, że właśnie lampy też tutaj są zakurzone, te co są na górze tu. Że to jest też do wymycia, bo są jakieś zacieki i tego typu rzeczy, bo to się tak wydaje, jak tak patrzycie teraz, no to niby błyszczy się i jest ok, ale jak z bliska sfokusuję, może się uchwyci to, nie wiem. To jest kurz, widzę. Także trzeba porobić, tu z obrazów też powyczyszczam kurz, bo ja z kurzem się nie lubię i zawsze kicham i dla mnie takie czyszczenie to na pewno będzie na plus. Dobrze, że już sobie tą kuchnię porobiłam. Wsadziłam sobie do tego koszyczka. Wyprałam sobie ten materiał w pralce. I wsadziłam do koszyczka takie rzeczy z jedzenia. Jeszcze tutaj kupię drugi taki sam może i schowam to. I jakoś to wszystko porobię, bo na razie jest taki chaos. No i teraz czeka na mnie sterta naczyń. Zlewie, więc będę zmywała. Trochę już się zasapałam, powiem wam. No ale pomalowałam się, żeby humor trochę sobie poprawić. No i powoli będę tutaj robić. Także cieszę się, bo lubię po prostu, jak jest porządek. No i jeszcze czeka ta lampa. Widzę, że jest bardzo zakurzona, naprawdę. I się zastanawiam właśnie, jak to się ściąga. No i nie wiem, czy będzie tak łatwo. W każdym razie, no najwyżej jak nie ściągnę, to po prostu wezmę coś na mokro, przetrę, bo naprawdę, no jest tyle kurzu, że to aż... Kuję w oczy. No i jeszcze musimy tutaj, tutaj w ogóle łyżka na buty, to muszę zdjąć, bo psuje cały efekt. Musimy sobie latarenkę zamontować. Tutaj właśnie jest położona ta latarenka. No chyba tutaj, o. Dlatego, że jak się otwiera drzwi, to wcześniej się po prostu stłukła i trzeba tam przetrzeć też. I zamontujemy sobie taką latarenkę, żeby przy wejściu było. To też jakiś klimacik będzie. No także jestem zadowolona, powiem wam szczerze, z tego mieszkanka. No i mam nadzieję, że będzie wam się od razu jakoś tak lepiej oglądało, bo ja uwielbiam czyste wnętrza, takie bardziej nowoczesne. I jakoś tak, nie wiem, cieszę się. Cieszę się, że znajduję te wszystkie kurze i te włosy po tym psie, że wszystko to wymiotę i będzie święty spokój, bo jak już siedzę na tej kanapie, to przez pierwsze dwa dni miałam takie, wiecie, jakieś uczulenia, jakieś plamy na twarzy, jakieś takie podrażnienia, a jak już sobie wszystko to wymiotłam, no to już fajnie wszystko było i... No i tak. No i taka sytuacja. Widzę właśnie przez okno, że pogoda troszeczkę się zmienia na lepszą. Więc może wyjdę, zresztą jestem umówiona z Radkiem, że pójdziemy do tej... do galerii, bo muszę zrobić zdjęcia u fotografa. Wieczorkiem jeszcze wam coś dogram, jak będę w domu, także do zobaczenia potem, pa!
No halo kochani, jest już 8:30, ja właśnie przyszłam z zakupów i chciałam wam nagrać food haul. Dlatego już nie będę przedłużała i od razu zacznę. Tak. Kupiłam szpinak, dwie paczki mięsa, jedno to jest schab, a drugie to jest... Co to jest? Mięso mielone z łopatki. Do tego dwie puszki pomidorowe kupiłam, najtańsze, dobre są, dwa desperadosy w puszce. Dwa plantony dla siebie i ketchup. Powiem wam, że polecam wam ten ketchup. On kosztuje chyba 2,90, a jest o wiele, wiele lepszy niż te podliszki i te inne firmowe. Naprawdę polecam wam. I skład też ma nie najgorszy, także możecie sobie przeczytać, zatrzymać. I byłam jeszcze w Tesco. Powiem wam, totalna apokalipsa. Nic nie mam już w tym sklepie, bo przebudowę robią. Kupiłam kukurydzę, bo będę robiła takosy właśnie z mięsa mielonego. Będę robiła takosy właśnie z takich gotowych i też mają dobry skład, w Biedronce są. Polecam wam, będę je próbowała, jak smakują. Będę robiła takosy z mięsa mielonego i właśnie kukurydzę kupiłam sobie. Ostatnie były takie wygniecione, ale schodzą właśnie te ciastka gryczane. Też wegańskie, bez laktozy i tak dalej, no to już wiecie. Pomadkę ochronną, bo strasznie mi wysychają usta, z Nivea. Cebulę, bo była w dobrej cenie. No i kupiłam mleko migdałowe. Już je raz próbowałam, jest super, polecam wam. Możecie je znaleźć też w Auchan. Właśnie organiczne z Santé. I chciałam wam pokazać skład. Ale nie wiem, czy gdzieś tutaj na szybko znajdę. O, tu jest. Tak jak widzicie, jest woda, migdał, no emulgator, jest lecytyna słonecznikowa, sól morska i tyle. Także nie wiem. Nie wiem jak z tą lecytyną właśnie, to musiałabym poczytać, czy to jest zdrowe, czy to jest niezdrowe. Ale jak ze słonecznika, no to wydaje mi się, że chyba okej. W każdym razie ja już teraz będę chowała te rzeczy. Próbowałam tego mleka, jest super, kosztuje 11 zł, no bo to wiecie, migdałowe. Ale jest warte swojej ceny, będę robiła naleśniki. Aha, jeszcze jedną rzecz kupiłam, pokażę wam. Mąkę gryczaną kupiłam. Właśnie będąc w Lidlu. Dlatego, że chcę zrobić właśnie z mleka migdałowego, z mąki gryczanej, z żółtka właśnie naleśniki za jakiś czas, więc dam wam znać, jak ta mąka gryczana się spisała. Bo już próbowałam właśnie z tego mleka robić naleśniki z mąką pszenną i się udały. No bo to wiecie, gluten i tak dalej, więc to było do przewidzenia. No ale spróbuję teraz tą gryczaną, żeby już wiecie, tego glutenu nie jeść. I tej pszenicy. Także pochowam sobie to wszystko do lodówki, żeby nie stało tak. No ale ogólnie jestem zadowolona i wydaliśmy na zakupach, bo jeszcze kupiliśmy w Lidlu więcej rzeczy, jakieś takie drobne, które wiecie, włoszczyzna i tak dalej, i zapłaciliśmy 100 zł. Także no powiem wam, sporo. No ale cóż poradzić, cóż poradzić, jak człowiek ma nietolerancję i musi tak jeść. Dobra, sorry, że się tak ruszam, ale muszę to pochować wszystko. Przyszłam wam się pochwalić w ogóle, bo po przerwie zdecydowałam się na kupno zdrapek i w jednej wygrałam złotówkę, także zagrałam tak, żeby zagrać, a w drugiej wygrałam 7 zł, bo miałam tam łapkę. Jak zauważycie, tutaj w tym miejscu jest łapa i tu w opisie jest napisane, że to jest 7 zł, także 2 zł wydane na zdrapki, a 8 wygrane, także no jestem zadowolona. Się zmęczyłam naprawdę. Miałam jeszcze pochodzić po tej galerii, bo jeszcze jest czas, ale mówię, a nie będę sama łazić. Tym bardziej, że jutro muszę znowu jechać do tego urzędu. Mnie nerwy biorą naprawdę. Straszne. Jeszcze tak, pranie do poskładania czeka, gary do pozmywania. Nie chce mi się totalnie, jestem zmęczona. I myślę, że sobie zrobię jakiś maraton telewizyjny, skoro jestem sama, to sobie ponagrywam. Wrzucałam wam w ogóle dzisiaj zdjęcia na Instagrama. Tutaj będzie mój Instagram. Z obrazem Merlin, który mam na ścianie, pokażę wam.
i bardzo, bardzo się Wam spodobał. Mi się też osobiście podoba. I naprawdę jest bardzo, bardzo fajny. No a z tej strony mam ten Paryż, tak jak Wam pokazywałam. Także jestem zadowolona z tych obrazów, które tu są. Już powoli zaczyna mi burczeć w brzuchu, więc pewnie coś tam sobie zjem. Ale powiem Wam, poszłam do Lidla. Taka mała dygresja a propos Lidla. Bo może oglądają mnie jacyś pracownicy. Ostatnio w telewizji chwalą się, jak to jest super czysto u nich w Lidlu, że robią sprzątanie, że fronty czyszczą, że nie wiadomo co. A dzisiaj jak poszłam do Lidla, to słuchajcie, jak zobaczyłam, jakby zajrzałam w tą lodówkę, w której jest kurczak, bo chciałam wziąć na rosół, to był tak niesamowicie siny, że to po prostu jest jakaś tragedia. Ja nigdy się z czymś takim nie spotkałam w Lidlu, żeby tak było brzydkie mięso, naprawdę. No i nie wzięłam, tylko wzięłam te, co Wam pokazywałam w tym holu. Także trochę jestem zniesmaczona tym faktem, że taki kurczak brzydki był. I nie wiem, co to się dzieje. Jeszcze będziemy tutaj z Radkiem dookoła patrzeć na te różne sklepy. Jeszcze pójdziemy do Aldi. Te osoby, które robią zakupy w Aldi, to dajcie znać, jakie wy macie ulubione produkty tam. Bo myślę, że z czasem się chyba przerzucimy na to Aldi. To możecie napisać, co tam fajnego jest. Czy właśnie coś z lodówek. Czy jakieś w puszkach rzeczach. No rzeczy, to możecie napisać. To będę wiedziała, bo tak to w Aldim to ja tak zakupów właśnie nie robiłam jeszcze. Nie wiem, jaka tam jest jakość i czy to dobre, czy to niedobre. No i tak, kochani, taka sytuacja. Widzę, 3 minuty już peplam. Chodzę kolejny dzień bez makijażu. Ostatnio się przyzwyczaiłam do chodzenia bez makijażu, tylko oczywiście moje sińce pod oczami. Jeśli ktoś się zastanawia, dlaczego ciągle mam takie sińce, ja... Po prostu tak mam od urodzenia, kiedy tylko po prostu pamiętam, to zawsze miałam bardzo cienką skórę tutaj pod oczami i dlatego wyglądam po prostu, jakbym nie spała cały czas. No ale tak już mam. Po prostu do szeregu moich po prostu chorób dołącza też wygląd. Tak, trudno. Ale już 16, właśnie muszę sprawdzić, o której godzinie ja mam tą wizytę. Już 16 września mam wizytę u dietetyka, z czego bardzo się cieszę, bo już jestem ciekawa po prostu jak ta dietetyczka do mnie podejdzie, bo w zupełnie innym miejscu i z inną osobę sobie znalazłam. Już patrzę, nie, to nie jest to. 17. Także zobaczymy, jak to będzie. Ale na pewno mam nadzieję, że po prostu, bo wiecie, o co mi chodzi? Żebym ja wiedziała, ile ja mam tych minerałów, witamin i tych mikroelementów codziennie spożywać na moją wagę, na mój wzrost i tak dalej. Na tym mi zależy, bo przepisy to ja sobie wymyślę jakieś. Ale chodzi mi właśnie, żebym ja wiedziała te proporcje. Że tego 200 gram, tego 600, tego tyle, po prostu kaloryczność. To już powiem jej w ogóle, jak będę na wizycie, żebym mi dała taką dietę, żebym też mogła przytyć trochę. Bo na tym mi zależy, bo powiem Wam, że jak oglądam siebie na filmach niektórych, to jestem przerażona. Że wyglądam jakoś tak chudo bardzo i nie podoba mi się to do końca. No ale nieważne. Dobra, kochani, 5 minut pieprzę. Kończę tego vlogaska, jutro jadę na miasto załatwić tą sprawę w urzędzie, potem będę sprzątała łazienkę, więc będę nagrywała na 100%. No a później to już zobaczymy, co dzień przyniesie, bo Radek będzie w domu, to nie wiem, czy pójdziemy do kina, czy będziemy coś robić, czy oglądać, no nie wiem. Dobra, kochani, kończę, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, buziaki, pa pa!